takim śmieciem, który naprawdę degraduje naszą planetę, są ciuchy. Faktycznie produkujemy odpadów tekstylnych ogromnej ilości. To jest globalny problem. Co sekundę na wysypisko śmieci trafia ciężarówka pełna ubrań. Co sekundę? Tak. Wszystkie ubrania, to będzie kontrowersyjne, czy łącznie lata? Z bielizną, mam z drugiego obiegu. Z butami ja, moje córki, mój dom, mamy w domu tekstylia, pościel, ręczniki, wszystko mamy z drugiego obiegu. Dlatego, że do drugiego obiegu bardzo często trafiają rzeczy, które są kompletnie nieznoszone. Są trochę takim zakupowym grzeszkiem łatwo dostępnego konsumpcjonizmu. Dlatego, że ubrania są absurdalnie tanie. I bardzo łatwo się je kupuje. W drugim obiegu możemy dostać absolutnie wszystko, abstrahując od tego, czy to będą tekstylia. Jakąkolwiek rzecz sobie wymyślisz, dostaniesz ją w drugim obiegu. Zosia, ale jak się zaczęło twoje działanie na rzecz tego drugiego obiegu ubrania? Mhm. Bo wiesz, bo podejrzewam, że se zżyłaś i byłaś normalną dziewczyną, która chciała też się ubrać, prawda? O, matko, ja byłam straszna, dlatego że ja jestem dziewczyną z mojego miasta, która przyjechała za marzeniami do Warszawy. No witaj w klubie. I miałam takie migawki, w których myślałam sobie, że ja muszę zrobić kupę pieniędzy, bo chcę świetnie wyglądać. I to była dla mnie bardzo prosta relacja. Nie? Jakby poczucie atrakcyjności, kobiecości było dla mnie równoznaczne z tymi, wiecie, billboardami, z tym ubraniem z wystawy. 15-centymetrowych obcasach, full make-up, świetnie zrobiona fryzura. I funkcjonowałam tak przez bardzo, bardzo długi czas. Wyjaśnisz, Zosiu, jak działa twoja inicjatywa Ubrania do Oddania? Ubrania do Oddania to jest taki portal, w którym każda osoba, która ma zbędne ubrania, może je spakować w dowolny karton, wejść na naszą stronę. Trochę inaczej. Zamówić sobie darmowego kuriera, który te kartony odbierze. Każdy kilogram przekazanych rzeczy zamieniany jest na złotówkę dla wskazywanej organizacji charytatywnej. W bardzo prostym modelu. W ten sposób przez te ostatnie 4 lata przekazaliśmy przeszło 1 000 000 złotych do współpracujących z nami organizacji charytatywnych. To sporo tych kilogramów. A co się dzieje z ubraniami? Wszystkie ubrania, które trafiają do nas na magazyn, one najpierw są ważone, później są przez nas sortowane na 160 kategorii i my je przywracamy do ponownego obiegu.